Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. Tym razem chciałam mówić horoskopy dla osób spod znaku bliźnięta, bliźniąt na luty roku 2020. Horoskop staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo, tak abyście wyciągali jak najwięcej informacji dla siebie, abyście zapobiegali tym zdarzeniom, które nie do końca Wam odpowiada, ale również, żeby Was motywowały te zdarzenia, które widzicie, do głębszej analizy, ale też i do tego, iż na przykład Wasz plan jest dobry, bo karty pokazują, że ta historia ma możliwość realizacji. Zatem plan, który macie w głowie, czy też w drodze, jest tym właściwym. Kochani, ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Na dole macie więcej informacji o mnie, więcej informacji na temat, co tutaj możecie znaleźć. Zapraszam i zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie. Tutaj w proponowanych postaram się Wam pokazać kilka playlist, które mam nadzieję Was zainteresują. Na kanale, kochani, nie tylko horoskopy, Wasze pytania, moje odpowiedzi, Wy wysyłacie SMS-y, ja Wam na nie odpowiadam. Jak to wszystko wygląda, tu w proponowanych, tu w opisie, zapraszam. Nauka tarota, numerologia i wiele, wiele jeszcze innych. Zaczęłam też coś nowego próbować, czy to pozostanie, czy to będzie rozwijane, zobaczymy, jak się przyjmie. Mianowicie tworzę też podcasty, to znaczy podcasty, linię dźwiękową, którą możecie słyszeć w filmach, również wrzucam jako podcast, tak abyście mieli możliwość swobodnego odsłuchiwania. Zatem, jeżeli Was to interesuje, to zapraszam. Jestem na Spotify, jestem na iTunes, Podcast Go i na karcie społeczność, i tutaj w opisie filmu powinno być linki. Zatem zapraszam, jeżeli Was to ogólnie ciekawi i interesuje. Włączymy rzecz jasna podgląd na karty. I bliźnięta i luty. Bliźnięta, luty. Bliźnięta i luty. Bliźnięta i luty. Bliźnięta w lutym. Pokażcie karty. Bliźnięta i horoskop na luty. Bliźnięta w lutym 2020 roku. Jak ta historia może się tu dla Was realizować, dla bliźniąt? Pierwsza karta mówi o energii danego miesiąca. Piątka buław może mówić, że w jakiś tam sposób będziecie sami ze sobą walczyć, ale też być może walczyć o siebie. Karta piątki buław mówi o tym, żeby panować nad emocjami, żeby nie szarpać się, ale jeżeli gdzieś tam o coś walczycie, rozpychacie się łakciami, to nie poddawajcie się w walce o coś, co jest ważne. Zatem taka podpowiedź, jakaś taka walka mi się pokazuje ze sobą bądź o siebie. Karty też pokazują tutaj, żeby w historiach związkowych nie próbować przeforsowywać swojej tak zwanej racji, bo to nie do końca jest to sposób na uzyskanie tego, na czym Wam zależy, bo ktoś poczuje się naciskany i będzie też tutaj blokował Wasze działania, abyśmy się zrozumieli. Piątka była w energia działania, energia szarpania się, ale jeżeli o coś walczycie, nie wiem, o jakieś miejsce pracy, stanowisko, to w tym jak najbardziej intensyfikujcie działania tutaj mądrze. Nie szarpiemy się emocjonalnie, bo to nie jest dobrym działaniem w tej karcie, czyli być takim impulsywnym, agresywnym. To ma nas dopingować do tego, abyśmy się nie poddawali w drodze do osiągnięcia jakiegoś celu, ale nie przez pryzmat emocji, tylko aktywnym działaniem tutaj. Karty, co jeszcze tutaj dla bliźniąt pokazują? Będą zmiany w historiach pracy, w historiach zawodowych, w emocjach również tutaj się pokazują karty, które mogą rysować nowe zdarzenia. Zawodowo-finansowo karty pokazują tutaj, że jeszcze o czymś nie wiecie. Jest jakiś proces, czy też działanie, które Wy w odpowiednim momencie odkryjecie i to napędzi Wasze działania zawodowe. Co to oznacza? To oznacza przedłużenie umowy, to oznacza nowe miejsce pracy, to oznacza nowy biznes. Zatem jeżeli gdzieś tam chcecie poprawiać jakość swojego i pracy, jakość komfortu zawodowego, jak najbardziej tutaj w lutym, drogie bliźnięta, będzie to możliwe. Pamiętajcie też o tym, że macie wszelkie możliwości do tego, aby właśnie tak się działo. Karty też pokazują tutaj, że osoby, które będą miały wyjechać gdzieś daleko na jakiś staż, na jakiś kurs, mogą pojawić się jakieś utrudnienia, ale nie poddawajcie się im, nie
nie rezygnujcie na zasadzie, ach, widocznie tak miało być. Nie, tutaj jest próba tego, czy aby na pewno gdzieś tam, a Wam na tym też zależy. Uważajcie na kontrolę, bo mogą pojawić się kontrole, patrzenie Wam na ręce, czy aby na pewno Wy jesteście osobami odpowiednimi do danego właśnie miejsca, stanowiska i tak dalej, i tak dalej. Karty też pokazują tutaj, żebyście Wy nie wiązali sobie rąk w historiach zawodowych, czyli a ja tam nie pójdę, bo pewnie i tak mnie nie wybiorą. Ja i tak tego nie zrobię, bo i tak pewnie to jest dziwny pomysł. Nie, nie, nie. Karta mówiąca tutaj, że jeżeli pozbędziesz się swoich ograniczeń, bo pomysł jest całkiem fajny, to osiągniecie też gdzieś tam docenienie, prestiż. Zatem zawodowo, drogie bliźnięta, przy odpowiednich tutaj krokach możecie osiągać sukces. Czy znajdziesz pracę, czy gdzieś tam podwyżkę otrzymasz, czy otrzymasz również tutaj, nazwijmy to, umowę, która kwalifikuje się na lepsze warunki. Karty też pokazują, że pewne rzeczy w historiach pracy warto, aby zatrzymywać dla siebie. Jeżeli coś usłyszałaś, usłyszałeś, zatrzymaj to dla siebie, później to wykorzystasz w odpowiednim momencie. Jeżeli chciałabyś zainwestować, to sprawdzaj w środki umowy, bo w umowach tutaj mogą być przysłowiowe gwiazdki, które mogą spowodować jakieś blokady, zwłaszcza jeżeli byś chcieli podpisywać też umowy związane, tak zwane lojalnościowe, to sprawdźcie, czy wszystkie klauzule są zgodne z wewnętrznym waszym ja. Cóż dalej, w historiach emocjonalnych. Karty pokazują tutaj, żeby zahamować nad emocjami, żeby nie powodować takich wybuchów emocjonalnych, być może gdzieś tam agresji, bo powoduje to blokady i sami później ze sobą się źle czujecie. Karty też pokazują, że może się pojawić nowa historia związkowo-partnerska w aspekcie męskim, czyli te osoby, które szukają mężczyzny, partnera, ale ta osoba w jakiś tam sposób może chcieć się przyblokować ze względu na reakcję waszą. Stąd prośba o to, abyście wy gdzieś tam nie reagowali zbyt impulsywnie. Osoby, które szukają partnerki do związku, może się coś takiego pojawić i ktoś taki się może pojawić w historiach pracy, przy pracy z pracą w tle. Zatem co i owszem. Pod koniec lutego uważajcie na osoby, które mogą chcieć wami manipulować w historiach towarzysko-związkowych. Zatem wystrzegajcie się i odkrywajcie próby manipulacji i o tym głośno mówcie, że czujecie się manipulowani, wykorzystywani, no to też dacie znak wszechświatu, że gdzieś tam nie godzicie się na takie zachowania. Osoby, które są w związkach, karty tutaj pokazują, abyście nie ograniczali się, czyli nie zawsze wszystko razem, nie zawsze wszędzie, gdzieś tam we dwoje, także dajcie sobie swój kawałek podłogi, także każdy z Was, żeby miało swoją też przestrzeń i popracować nad komunikacją. No ale umówmy się, w którym związku, w której relacji nie trzeba gdzieś tam poprawiać, czy też w jakiś ten sposób dbać o komunikację. Komunikacja w relacjach to podstawa. Nie tylko związkowych, ale ogólnie międzyludzkich. W historiach zdrowotnych uważajcie na to, co podnosicie, uważajcie na kości, mięśnie, stawy. Karty też również pokazują, uważajcie na to, co jest związane z pęcherzykami w organizmie, bo może pojawić się też jakiś dyskomfort. Zatem tyle, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Ogólna tutaj historia, która się zarysowała, jest to giermek monet. Giermek monet mówi o tym, ucz się, poszerzaj wiedzę, dawaj sobie szansę na poprawienie jakości właśnie zawodowo-finansowych, ale też giermek monet mówi o tym, żeby dojrzeć do pewnych decyzji. Zatem jeżeli nie miałeś podjąć jakiejś ważnej, istotnej, życiowej decyzji, najwyższy czas, aby dać sobie szansę na tą dojrzałość. Zobaczymy, co karty anielskie chcą Wam przekazać. Karty anielskie dla bliźniąt na luty 2020 roku. Karty anielskie. Hojność. Hojność to wielka zaleta duchowa. Oznacza radość z pomyślności innych, nawet gdy ty sama nie masz czego świętować. To stan umysłu, dzięki któremu dajesz z radością, nie oczekując niczego w zamian. Wyciągnięcie tej karty stanowi zachętę, abyś był hojny i oznacza, że jesteś już gotowa, by aspirować do tej szlachetnej cechy. Anielska mądrość zachęca, byś ofiarowywała siebie, samą siebie, samego, swobodnie, otwarcie i z miłością. Za hojność czeka
czeka Cię wielka nagroda, ponieważ wszystko, co rozdajesz ze szczerego serca, wraca do Ciebie po wielokroć. I afirmacja dla Was, moje serce jest hojne. Zatem tym pozytywnym akcentem zakończę dla Was ów horoskop. Mam nadzieję, że te informacje są Wam pomocne, że będziecie zmieniali bieg zdarzeń na ten, który jest dla Was komfortowy. Ta karta hojność jest bardzo fajna, ale to też tak nadmienię, że za hojność czeka Cię nagroda, ponieważ wszystko, co rozdajesz ze szczerego serca, wraca do Ciebie po wielokroć. To tak właśnie bardzo często osoby z karmą pracy tak mają, że co zarobią, jeśli się podzielą, to gdzieś tam będzie przychodziło do nich też właśnie powrót, zwrot, ma być to ze szczerego serca. Zatem jeżeli ktoś, kto oglądał właśnie ten horoskop i miał trafić na tą sekwencję właśnie informacji, to dla Ciebie ta informacja dziel się, a zostanie Ci to dana. Zatem ja mam nadzieję, że to wszystko powoduje, że chcielibyście zostać ze mną na dłużej. Jeżeli Wam się horoskopy podobają, to poproszę o łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco, to dzwoneczek, subskrypcja, będziecie dostawać powiadomienia. Zatem ja dziękuję, ściskam, całuję, do zobaczenia, pa, pa!